Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika po południu w uroczystym dniu bardzo dla Warszawy i dla całej Polski, bo dzisiaj 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Na rondzie Dmowskiego jest Aleksander Wojak. Olku, czy się słyszymy? Jakie dzisiaj uroczystości nas czekają? Rzeczywiście jest to niesamowity dzień i nie tylko dla warszawiaków, ale dla całej Polski. To właśnie tutaj, z ronda Romana Dmowskiego o godzinie 17:00 ruszy Marsz Pamięci Powstania Warszawskiego organizowany przez Roberta Bąkiewicza. Tutaj chciałbym uczulić wszystkich widzów Telewizji Republika, którzy może mają zamiar wsiąść do samochodu, ponieważ mogą wystąpić małe utrudnienia w ruchu. Marsz Pamięci Powstania Warszawskiego ruszy właśnie z ronda Romana Dmowskiego już za mniej niż półtorej godziny. Przejdzie alejami potem pójdzie na Krakowskie Przedmieście, a marsz zakończy się pod pomnikiem Powstańców Warszawskich na Placu Krasińskich. Poza tym po godzinie 17:00 po zakończeniu oficjalnej części na cmentarzu wojskowym na Powązkach rozpocznie się śpiewanie z klubami Gazety Polskiej. Wszyscy, którzy będą chcieli uczestniczyć w tym śpiewaniu, będą mogli stawić się właśnie pod bramą główną cmentarza wojskowego na Powązkach i dołączyć do klubów Gazety Polskiej i śpiewać. Wszyscy, którzy zaopatrzyli się w weekendowe wydanie Gazety Polskiej codziennie, mogą znaleźć tam śpiewnik. Wszyscy, którzy będą chcieli się również załapać na więcej śpiewania, które pozwala upamiętnić powstańców warszawskich, mogą o godzinie 20:30 zebrać się na Placu Piłsudskiego. Tam odbędzie się już kolejna edycja śpiewania niezakazanych piosenek. Wszystkich, którzy będą chcieli się tam zebrać, zapraszamy, ponieważ wstęp jest bezpłatny, ale ci, którzy nie będą w stanie, zapraszamy o godzinie 20:30 na antenę Telewizji Republika, ponieważ cały koncert będzie tam transmitowany. Aleksander Wojak z ronda Dmowskiego w Warszawie, gdzie od pewnego czasu gromadzą się patrioci właśnie w tym celu, żeby w godzinę W stanąć na baczność przed bohaterstwem powstańców. I w studiu Telewizji Republika mistrz Jan Pietrzak, satyryk, autor, aktor, piosenkarz, o czym zapomniałem, chyba nie. No, niedoszły powstaniec. No, doszły, ale małoletni, bo 7 lat miałem, więc ja się uważałem za powstańca, ponieważ... O której kolejne robimy? Już możemy rozmawiać. No, Jan Pietrzak sam śpiewał, że starsi koledzy go do powstania nie wzięli. Nie wzięli, tak, ale ja się uważałem, tak jak moi koledzy małoletni, uważaliśmy, że też jesteśmy w powstaniu, że uczestniczymy. Myśmy biegali za tą drużyną z naszego podwórka, kilkanaście osób, dziewcząt i chłopców się umówiło na zbiórkę i to widzieliśmy, a wcześniej przygotowywali się, więc byli to ludzie owiani legendą w gronie zwłaszcza tych młodszych roczników. Powstanie było niezwykle istotnym, formującym jakby moją wiedzę o Polsce, o walce, o społeczeństwie, o tym, co godne, co niegodne. No jednym słowem miało wpływ na całe moje życie. Pamięć powstania tych dni. Bo to już taki jest wiek 7 lat, że już się coś zapamiętuje. Lat wcześniejszych się nie pamiętało, tej wojny potwornej, w której żyłem jako dziecko, ale nie pamiętałem. Natomiast powstanie było aktem wyraźnym, zdecydowanym. Walące się domy, strzelanina, mury, padające dachy. I pani Suchodolska, nauczycielka, która nas w tych warunkach, w schronach, uczyła tych dzieciaków, które nie mogły chodzić do szkoły, bo żadnej nie było. Uczyła literek, kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój orzeł biały. I tak dalej. To było wszystko w dniu powstania i tego przewężenia, kiedy zaraz potem Ruscy weszli. To w gruncie rzeczy dla nas, dla dzieci, to była podobna atmosfera. Pamięta pan pierwszy dzień powstania, 1 sierpnia, godzinę W? Tak, to nie pamiętam. No, ja byłem dzieckiem, nie bardzo się w tym orientowałem. Oczywiście wszystko wiem, ale już post factum się dowiadywałem. Natomiast to, co działo się wtedy, no to coś się działo. Z kolegą, który miał tyle lat, co ja, siedzieliśmy na morwie, na naszym podwórku. To było 3 budynki. Jeden był murowany, tam był schron. Więc do schronu wszystkie dzieci zapędzano, a my na tej morwie mieli punkt obserwacyjny i patrzyliśmy na tę zbiórkę starszych kolegów
i na to wszystko, co potem się działo, to zamieszanie te gonitwy, jakieś strzały, jakieś huki, ale dokładnie nie było wiadomo. Także ja z tamtego czasu nie pamiętam takich rzeczy, bo nie zwracałem na to uwagi. Nie starsi, miałem świadomości historycznej. Starsi koledzy poszli do powstania, tak. Wrócili? Ani jeden nie wrócił. Kilkanaście osób zginęło z naszego podwórka. Może jeden przetrwał, ale on słabiej uczestniczył. Później się okazało, że mieszka w Szczecinie. Kiedyś mnie spotkał taki człowiek i powiedział, że on z tego podwórka się przywołał nazwisko. I rzeczywiście. To jakie znaczenie ma to powstanie dla nas dzisiaj? No musi kluczowe. Mieć ogromne, bo... Kluczowe. To jest kluczowe. We wszystkich problemach Polski, jakie... Przy wszystkich tych nieszczęściach, jakie na nas się zwalają ze strony sąsiadów, naszych notorycznych, bandyckich sąsiadów, którzy ciągle Polskę atakują, powstanie ma kluczowe znaczenie. Znaczy, że nie możemy nigdy rezygnować ze świadomości, że potrzebny jest opór i potrzebna jest walka. Bez walki Polski by nie było. I te ofiary też były potrzebne. Były potrzebne po to, żeby następne pokolenia, odnosząc się do tych ofiar, wiedziały, co dalej robić. Tak samo jak powstańcy w gruncie rzeczy o niczym innym nie marzyli, tylko o tym, że będą walczyć przez 5 lat. To była ta młodzież, która dorastała w czasie wojny. Widziała te szubienice stawiane, gdzie ich znajomi czy rodzice wisieli, te rozstrzeliwanych ludzi przy murach. To wszystko się odbywało na oczach dzieci. I oni wiedzieli, że są synami czy wnukami tego pokolenia, które odzyskało Polskę nie tak dawno. To było 20 lat wcześniej, jak myśmy odzyskali niepodległość jako naród. I raptem przyszła powtórka, że znowu nam ktoś zabiera. Znowu będziemy żyć w niewoli. Ma bardzo ważna świadomość. Te takie ataki, które spadają na powstańców, ciągle ponawiane w różnych gazetach i tego podaru rodzaju organach, polegają na tym, że to bez sensu walka była. Oni ciągle tłumaczą nam, że to było bez sensu. Otóż najgłębszy sens, ma największy sens, ma walka o wolność. No właśnie, bo tak to można by powiedzieć, że obrońcy Termopil to jacyś... Tak, bez sensu. Wszystko bez sensu. Frajerzy. Nie, to jest wroga propaganda agresywnych, imperialistycznych narodów, które za każdym razem fałszywą propagandę robią i mają tu swoich przekupionych jakichś agitatorów, prawda, mają swoje całe tuby propagandowe, żeby tłumaczyć Polakom, że głupio robili, bo walczyli. Otóż nie. To nie było pokolenie głupsze niż nasze pokolenia obecne, ta młodzież. Doskonale wiedzieli, że życiem ryzykują. Oczywiście, że wiedzieli, ale wiedzieli też doskonale, że warto ryzykować życiem dla Warszawy, dla Polski, dla pamięci o swoich przodkach. No, ja się wychowałem, ja jestem warszawiakiem, wychowałem się. Sąsiedzi byli powstańcami, rozmawiałem z nimi, oni wszyscy mówili, że idąc do powstania wiedzieli, że nie wrócą. No w każdym razie świadomość była potężna, że wrócą albo nie wrócą, ale to ryzyko było niezbędne, bo to jest gen polskiej wolności. Bez tego genu polskiej wolności nie byłoby Polski. Bez kilkunastu powstań narodowych przez wojen. No przecież myśmy w końcu wygrali 2 wojny światowe i obaliliśmy imperium zła. Myśmy czegoś dokonali jako waleczny naród. Więc ten gen walki usunąć z naszego losu, to by, no nie wiem, co to by się stało. To była klapa kompletna. Do tego zmierzają różne partie, które teraz kursują za pieniądze niemieckie czy rosyjskie, prawda? Żeby nas pozbawić tej świadomości, że musimy walczyć. A dobitnym przykładem jest właśnie los powstańców. Szli do powstania, wiedząc, że ryzykują, ale poszli, bo musieli. To jest polski obowiązek, mieli taki. To jednocześnie sytuacja była... Użyję greckiego terminu tragiczna, tak? Bez dobrego rozwiązania. Czekamy na ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, to znany wiersz Ziutka Szczepańskiego. No, taki mieliśmy wtedy wybór. Taki mieliśmy wybór nieraz w naszej historii. Także warto ciągnąć, brać wzory. Bardziej lekki jakby testament, lżejszy, zastanawiająca sprawa, jak to się przenosi. Tu przed chwilą mówiono o śpiewaniu piosenek powstańczych. Ta młodzież, która szła do powstania, nie znała piosenek powstańczych, ale znali piosenki legionowe. Oni wszyscy śpiewali, jak to na wojence ładnie, kiedy ułan z konia spadnie, koledzy go... Nie, ten koń był tatują. Śpi, kolego, w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie. To śpiewała młodzież idąc do powstania. Piosenki powstańcze dopiero zdali po powstaniu, a posługiwali się piosenkami legionowymi. To jak to jest, że teraz młodzi ludzie śpiewają piosenki powstańcze, że gromadzą się co roku na placu Piłsudskiego, że pan prezydent, choć z Krakowa, też się...
też się nauczył. Sam tego pilnowałem. Towarzystwo Patriotyczne założyłem w tym celu, kiedy nikt nie śpiewał piosenek na placach, po to, żeśmy robili ze Staśkiem Wielankiem zbiórki wielotysięczne na placach miast. Jeszcze wtedy Warszawa pozwalała mi występować na placach. Teraz władze Warszawy mnie przeganiają. Nie ma miejsca dla Towarzystwa Patriotycznego dla moich występów, ale to jest temat na odrębną rozmowę. W tym momencie powiedzmy o tym, że to były takie fale. Oczywiście PRL zabraniał. W zasadzie na początku PRL-u w ogóle nie wolno było śpiewać ani mówić o tym, o powstaniu. Była tylko ta propaganda komunistyczna, była, że tam rząd londyński, tak zupełnie ludziom nie mogli odmawiać bohaterstwa powstańcom poszczególnym, ale rząd londyński zrobił błąd, prawda, Polskę to oddał i tak dalej. Natomiast później przyszła przyszły kolejne fale, kolejne odnowy i coraz bardziej los powstańców ujawniał się i to wszystko docierało do społeczeństwa. No i to jest historia piękna, dlatego że rozłożona na setki tysięcy, na miliony głosów, na ludzi, którzy w jakimś stopniu, w jakimś sensie uczestniczyli w walkach powstańców, w życiu powstańców i w ich losie powojennym. No, innym słowem, cała epopeja stąd się bierze. No właśnie, o tę epopeję chciałem zapytać, bo jaki związek ma ofiara powstańców warszawskich, powstania warszawskiego z tym, że naród polski później, no, przygnieciony tą komuną, miał jednak siłę, żeby powstawać? W 56, 68, 70, 76, 80 wreszcie. Właśnie. No właśnie, właśnie. To była pamięć powstania, pamięć walki, pamięć ofiar, groby, emigracja bardzo duża, bo przecież pozostało bardzo wielu ludzi na zachodzie, w Anglii, w Stanach, Kanadzie, z tej gromady powstańców, ale również pozostali na wschodzie. Dramatycznych okolicznościach Polacy. Ale to też się odbijało, to też się odbijało. To była nasza trauma straszliwa. Ilu ludzi zagarnął Stalin i mordował tam po tej wojnie straszliwej. Więc to wszystko miało niezwykle ważny skutek w buncie Solidarności. To był kolejny z buntów w czasach PRL-u, który jednak był, no, okazało się, tego rodzaju wymiar miał bunt Solidarności, nawiązujący wprost do powstańców. Wielokrotnie. Ja przecież jak na skrzydłach jeździłem dzień po dniu, grałem dla powstających związków w różnych zakładach pracy, w różnych miejscach. Śpiewałem na placach czy w małych salach. Żeby Polska była Polską. Żeby Polska była Polską. To był hymn tamtego czasu. I wszyscy, którzy tam przychodzili, ludzie zawsze się odwoływali do tego powstańczego mitu, do tej legendy pięknej, bo walecznej, bo zwycięskiej w gruncie rzeczy, moralnie zwycięskiej, która pozwoliła odbudować ducha narodu. Ducha narodu trzeba było odbudować. Dzisiaj właśnie pan wspomniał o tej pewnej gazecie, która, ale to nie tylko ta gazeta kwestionuje decyzję o wybuchu powstania warszawskiego. Zresztą ta debata, no, jakoś chyba nigdy rozstrzygnięta nie będzie do końca. Trudno z wrogami debatę rozstrzygnąć. No. Bardzo przepraszam. No, są inne redakcje, na żołdzie po prostu Niemców, którzy tutaj mordowali Polaków. To co oni nie mają prawa moralnego w ogóle się odzywać na ten temat. Bo im za to płacą Niemcy, że pisali w Polsce i kłamali. No. Jakim prawem oni w ogóle zabierają głos? Powinni zamilknąć. Chociażby w tym momencie, na tych kilka dni. Ci, którzy pracują teraz dla Niemców, siejąc straszliwą propagandę przeciwko powstańcom, przeciwko polskiemu bohaterstwu, przeciwko polskiej niepodległości i odwadze. Okropne to jest, że mamy tylu tych Niemców rządzących mediami w Polsce. Okropne. Zwłaszcza tyle lat po wojnie. No właśnie. Ale tam jest podnoszony argument, no, o ogromnej cenie, bo to blisko 200 tysięcy warszawiaków zginęło. Warszawa... To nie Warszawa, to jest cena Polski, to jest cena Niemiec. To Niemcy jeszcze nie zwrócili nam tego. Co nam i ukradli, i ilu ludzi zamordowali, to oni zwracają uwagę na cenę. A sami co narobili w Polsce? No jak tak można w ogóle tego? Najeźdźcy, mordercy, notoryczni, z celem, premedytacją, idący tutaj, żeby nas zabić, zamordować, zniszczyć, prawda? Okraść. Oni teraz mówią o cenie, jaką powstańcy zapłacili. No ludzie, widzi pan, co się dzieje, no. Przecież to jest nieznośna sytuacja dla mnie, że to do tej pory w wolnej Polsce istnieją takie możliwości, żeby ci agresorzy, bandyci nam robili uwagi.
że myśmy niesłusznie przeciwko nim powstawali. Bo przecież oni mieli takie dobre intencje, prawda? No, no nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ucywilizować, ale no przecież dowódcy, którzy dawali rozkaz do wybuchu powstania, no, nie mieli pojęcia o tym, że Niemcy posuną się aż do takiego bestialstwa. Na Woli, w dzielnicy, gdzie ja się wychowałem, w ciągu trzech dni 60 tysięcy, pełen stadion narodowy, wymordowali z broni krótkiej. I oni pouczają Polaków, że niesłusznie powstanie, bo ofiar nie policzyli. No, no wiem, ale to są po prostu tak bezczelne jakieś paradoksy budują i taką narrację budują fałszywą, że po prostu no, musimy z tym walczyć, bo to jest historia naszego losu. Bez dobrej pamięci naprawdę będzie nam trudno. Są takie takie ciągłe, co wybory, to jakieś takie intencje, żeby albo w tę, albo w tamtą stronę kogoś posłuchać z zewnątrz. Polacy nigdy nie powinni pozwolić na rządy Niemców czy Rosjan w Polsce. Nigdy, w żadnej mierze, w żadnym stopniu, w żadnej sferze. I w mediach, i w przemyśle, i w gospodarce. Nigdy. I to jest również takie refleksja po powstaniu warszawskim. Ja pamiętam takie gorzkie z jednej strony wspomnienie, kiedy stałem sam o godzinie 17. 1 sierpnia, tylko ja stałem na baczność. Ale też pamiętam taką dumę, jak po powstaniu Muzeum Powstania Warszawskiego, po takiej wielkiej zmianie społecznej, byłem w Nowym Sączu i tam w Nowym Sączu nagle, w Nowym Sączu wszyscy stali na baczność. No tak, bo to przecież to wszystko, to trochę inny temat, bo to takie różne falowania były w naszym życiu publicznym, a zwłaszcza w życiu medialnym, prawda, w życiu politycznym i to się nakładało. No nie można mierzyć jedną miarą każdego czasu. W różnych czasach były różne lepsze i gorsze momenty, w których, ale fakt jest faktem, że legenda powstania, historia powstania jest dużo ważniejsza niż głosy morderców, którzy nas mordowali. I tego się trzymajmy. Nie będą mordercy nam wyznaczać, czego mamy, o czym mamy mówić, o czym mamy pamiętać, jakie piosenki mamy śpiewać. To jest po prostu nieznośne. Musimy z tym walczyć codziennie, tak jak walczyli powstańcy, ryzykując życiem. I to jest najlepsza puenta naszej rozmowy, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Mistrz Jan Pietrzak, satyryk, autor piosenek, aktor, piosenkarz. Więcej Państwo już doskonale mistrza Jana znacie. Zapraszam na serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Trześniewski.